Cześć, ja mam na imię Julita, jestem coachem relacji i dzisiaj chciałam wziąć na tapetę taki poważny i ważny temat, jakim jest autentyczność i autentyczne życie. Ostatnio ten termin, czyli autentyczność, jest popularny zarówno w marketingu, jak i w świecie tak zwanego rozwoju osobistego, a także w świecie relacji, z którymi ja przede wszystkim pracuję, jest popularny, ale także ważny. I dzisiaj chciałabym wyjaśnić Wam, czym ta autentyczność właściwie jest, bo może wydawać się takim enigmatycznym i być może nic nieznaczącym stwierdzeniem, słowem, a jest naprawdę kluczowa. Zacznę od tego, dlaczego warto być autentycznym. Warto żyć w zgodzie ze sobą, żyć prawdziwie, w oparciu o swoje prawdziwe wartości, swoje potrzeby, zgodnie ze sobą, bo wtedy jesteśmy bardziej zadowoleni, usatysfakcjonowani ze swojego życia, ze swoich wyborów, ze swoich relacji. Czujemy się w nich lepiej, jesteśmy szczęśliwsi, jesteśmy mniej sfrustrowani, mniej w nas jest takiego braku właśnie decyzyjności, niepewności, no bo żyjemy w zgodzie ze sobą. A druga kwestia, odniosę się do tego marketingu, o którym wcześniej mówiłam. Jeżeli jesteś twórcą jakiegoś produktu albo jakiegoś projektu, bądź jesteś usługodawcą, świadczysz jakieś usługi, to jeżeli jesteś autentyczny, robisz to z pasją i faktycznie to jest zgodne z tobą, wypływa z twojego serca, z twojego źródła, jest wynikiem pasji, to twoi odbiorcy to lubią i to widzą i bardziej w to wierzą. Zauważają to, że to jest pasja, że to jest prawda. Więc z tych dwóch powodów chociażby warto być autentycznym i żyć autentycznie. Natomiast czym ta autentyczność jest? My, słuchajcie, rodzimy się wszyscy zupełnie tacy unikatowi i w trakcie naszego życia te nasze indywidualne cechy jeszcze bardziej stają się różnorodne i nie ma na świecie drugiego takiego jak ty. Mamy różne cechy, zarówno właśnie charakteru, osobowości, mamy inne temperamenty, mamy inne swoje mocne strony, talenty, ale też inne, każdy z nas ma inne cechy do rozwoju, jakieś takie elementy bądź sprawy, nad którymi warto, żeby pracował. Każdy z nas ma inne doświadczenia, zarówno te pozytywne, jak i te, które na przykład można nazwać jakąś porażką, z której wyciągnąłeś bądź nie swoje wnioski. Każdy z nas ma więc inną historię swojego życia, inne doświadczenia, był w innych relacjach, wykonywał inne zadania, inne prace. Jesteśmy w końcu też innym zestawem cech genetycznych, tak, innym zestawem genów. Więc każdy z nas jest unikatowy, jedyny w swoim rodzaju. I życie autentyczne to jest życie w zgodzie z tym, kim tak naprawdę jestem, biorąc pod uwagę też to, że jestem jedyny na świecie taki i nie naśladując innych. Autentyczność to nie jest kopiowanie, nie powielanie pewnych wzorców, tylko docieranie do swojej wewnętrznej prawdy. To nie jest fałsz, to jest prawda, taka nasza wewnętrzna i dokonywanie decyzji, wyborów w oparciu o tę prawdę. Natomiast oczywiście to nie jest takie proste i dlatego właśnie, że to nie jest proste, może się wydawać po prostu abstrakcyjne, bo my od swojej maleńkości jesteśmy poddawani procesowi socjalizacji. I nasi rodzice, nasi nauczyciele starali się nas wychować, najczęściej mieli bardzo dobre intencje i chcieli to zrobić jak najlepiej i podawali nam różne zestawy reguł, zasad, mówili nam, co jest dobre, co jest złe, jak postępować, jak nie postępować. I z jednej strony, no to oczywiście była zatem dobra intencja i to miało służyć temu, żebyśmy mogli przystosować się do społeczeństwa i żyć w tym społeczeństwie, być też dobrymi ludźmi, bo wierzę zawsze w to, że za wszystkim stoi ta dobra intencja. Natomiast z drugiej strony wielu z naszych rodziców i my jako rodzice teraz nadal pewnie powielamy te błędy, zapomina o tym, że takie małe dziecko to po prostu jest taki pączek, z którego ma wyrosnąć piękny kwiat, na przykład róża. Innymi słowy, to jest malutkie, brzydkie, chociaż nie musi być brzydkie kaczątko, które ma się stać łabędziem, albo larwa, która ma wzlecieć i stać się motylem.
I zadaniem rodzica jest stworzenie takiego środowiska, żeby ten model mógł właśnie wzlecieć. Natomiast często zapominamy o tym i to, co robimy, to jest takie formatowanie, tak jakby to dziecko było z modeliny albo z plasteliny i staramy się je właśnie tutaj dopasować, tak, jakoś tak ulepić. No i konsekwencją tego procesu jest to, że często te dzieci, później już jako też osoby dorosłe, zapominają o tym, kim tak naprawdę są. W jakich sytuacjach one się czują dobrze, jak się czują naturalnie, co im tak naprawdę wychodzi i co jest dobre dla nich, co jest ich talentem, co im przychodzi w taki naturalny sposób. Z uwagi na to, że my właśnie kopiujemy innych i staramy się zachowywać tak, jak inni nam mówią czy każą, to zapominamy o tej naszej wewnętrznej prawdzie. Drugą taką kwestią, która nam troszeczkę przeszkadza w tym byciu autentycznym, jest taki mechanizm psychologiczny, jakim jest społeczny dowód słuszności, który polega na tym, że my kopiujemy innych, naśladujemy innych, bo myślimy, że to, co wybierają inni, zwłaszcza ci podobni do nas, jest dobre, że to będzie dla nas dobre. I w wielu sytuacjach tak faktycznie może być, natomiast zagrożeniem jest to, że przestaniemy myśleć, wyłączymy to myślenie i wyłączymy też swoje wewnętrzne potrzeby, taki swój wewnętrzny kompas i zapomnimy o swoich wartościach życiowych. I dzisiaj naszą rolą jest to, by dowiedzieć się tego i zacząć żyć w sposób autentyczny, tak, zapominając o tych schematach, w które weszliśmy, ale jeszcze jest jedna taka przeszkoda, na którą natrafiamy w swoim też już dorosłym życiu, ale też jako dzieci i nastolatkowie, to jest krytyka ze strony innych. No i pewnie w przeciągu naszego życia słyszeliśmy jej mnóstwo i bywało też, że za nią stały dobre intencje, ale mimo tego ta krytyka nam mogła podcinać skrzydła. I czegokolwiek nie robiliśmy, czy to były mniej istotne rzeczy, czy bardziej istotne rzeczy, to była taka loża szyderców, nazwijmy ich obserwatorami, bo oni nie zawsze musieli być właśnie intencjonalnie szydercami, ale mogliśmy to tak odebrać, którzy starali nam się doradzić, powiedzieć, co myślą. I bywało tak, i pewnie nadal tak bywa, że każda z tych osób, każdy z tych doradców miał zupełnie inne zdanie. I nawet w takich kwestiach jak wyjście na randkę, mogło być tak, że kilka koleżanek doradzało nam zupełnie inny strój. I wybierając na przykład czerwoną sukienkę, od jednej z koleżanek dowiadywałyśmy się, że to jest zbyt seksowny strój na pierwszą randkę, że jest zbyt wyzywający i twój makijaż jest zbyt wyzywający, lepiej to zmień. A inna znajoma mogła nam powiedzieć, że wyglądamy w tym samym stroju jak pensjonarka. Więc kogo słuchać i czy w ogóle kogoś słuchać w takim razie? Tak, jak najbardziej tak. To nie chodzi o to, żebyśmy się odcięli od informacji zwrotnej na nasz temat. Natomiast ważne jest to, by odróżnić takie dwie kwestie. My, tacy prawdziwi, autentyczni, w oparciu o swoją wewnętrzną prawdę, my, którzy jesteśmy sami dla siebie taką latarnią, która nam wskazuje światło, za którym powinniśmy, mamy iść, tak? To jest nasza ścieżka i my jesteśmy latarnią, która nam oświetla tą ścieżkę. I z drugiej strony mamy inny troszeczkę wybiar, czyli już nie my, tylko nasze zachowania, nasze zadania, które mamy do wykonania w naszym życiu, nasze produkty, jeżeli tworzymy jakieś produkty, relacje, w które wchodzimy, nasze związki. Tak? I to są dwie różne płaszczyzny. My z tym naszym takim wewnętrznym drogowskazem, czy też z latarnią, a z drugiej strony to są właśnie nasze zadania, nasze role, nasze związki, nasze produkty. I w zakresie tych produktów właśnie, w zakresie tych naszych usług, które świadczymy, związków, w których jesteśmy, jak najbardziej powinniśmy być otwarci na informację zwrotną i słuchać potrzeb tych, do których chcemy dotrzeć. Czy to jest nasz partner życiowy, jeżeli jesteśmy w związku, czy to są osoby, z którymi spotykamy się na randkach, czy to są odbiorcy naszego produktu czy naszych usług. To jest dla nas ważne, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, więc słuchajmy. Ale też ważne jest to, by umieć sobie właśnie zastosować taki filtr wewnętrzny
i zdecydować, która opinia jest dla mnie szczególnie ważna, a która być może nie jest tak istotna, bo pamiętajmy, że nie musimy być Nutellą i nie jesteśmy Nutellą i nie będziemy smakować wszystkim. I to nie chodzi o to, żeby smakować każdemu, żeby podobać się każdemu i trafić w gusta każdego. Tak? Natomiast są osoby, na którym nam szczególnie zależy, z którymi nam jest po drodze i z ich opinią warto też się liczyć i warto ich słuchać. To nie chodzi o to, żeby się w ogóle zamknąć na opinie innych, bo wtedy będziemy mieli taką postawę narcystyczną, że ja wiem najlepiej, tylko ja wiem dobrze. To zupełnie nie o to chodzi. Żeby się wznosić, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, świadczyć coraz lepsze usługi, być lepszym partnerem, warto słuchać innych. Natomiast jest jeszcze ten drugi wymiar, czyli my, ta latarnia, tak? Latarnia, która oświetla naszą drogę, ten nasz wewnętrzny taki kompas, drogowskaz. I tutaj ta część nas nie powinna być już tak zmienna. O ile nasze produkty mogą się zmieniać, o ile nasze usługi mogą się zmieniać i tutaj nawet powinniśmy nadążać za tym, co się dzieje na świecie, za zmianami, za potrzebami naszych odbiorców właśnie, to my tutaj, my jako właśnie ta latarnia, warto, żebyśmy trwali w tej naszej prawdzie i żebyśmy pod wpływem opinii innych nie zmieniali się nagle, tak? Nie zmieniali cały czas właśnie swojego zdania, swoich wartości, nie starali się wyprzeć jakichś swoich potrzeb na przykład. Absolutnie nie o to chodzi. Jeżeli będziemy spójni ze sobą, z tą wewnętrzną prawdą, to inni będą nam ufać, będą w to wierzyć, będziemy się z tym czuć dobrze, ale będziemy mogli eksperymentować w zakresie swoich ról życiowych, zadań, tak? I tutaj stawać się coraz to lepsi. Natomiast jak być autentycznym, tak? Czyli jak wpływać na tę stronę, na tę latarnię, na to, żeby faktycznie być ugruntowionym w tym właśnie byciu prawdziwym, byciu autentycznym. Pierwszym krokiem jest w ogóle decyzja o tym, żeby się poznać, bo wielu z nas siebie nie zna i odcina się od siebie. Czyli takie wejście na drogę samopoznania. I jeżeli już na niej jesteśmy, to kolejny bardzo ważny krok to jest przyjrzenie się temu, na ile ja jestem spójna wewnętrznie i zewnętrznie, na ile mój świat wewnętrzny odpowiada temu, co ja kreuję na zewnątrz. A być może są tutaj jakieś sprzeczności, może zupełnie mam inne potrzeby, inne wartości, jestem kimś innym wewnątrz, a co innego pokazuje światu. I wtedy jest pewnego rodzaju dysonans, który ja odczuwam i przez to czuję się niepewnie, czuję, że być może robię coś nie tak, mam coraz większą frustrację z sobą, nie jestem zadowolona z tego, co robię w życiu, jakich decyzji dokonuję, a inni nie ufają mi tak do końca, bo czują gdzieś podświadomie, że coś jest nie tak, że nie jestem spójna. Więc to jest pierwszy krok. Takie właśnie poznanie siebie i przyjrzenie się temu, jak to wygląda u mnie wewnątrz i jak to wygląda na zewnątrz, jak ja tą siebie pokazuję. I w tym pomaga uważność, taka praca z uważnością, czyli bycie tu i teraz, w tej chwili, takie uważne przyglądanie się danej chwili i temu, co jest tu i teraz, nie odpływanie swoimi myślami do przeszłości, do swojej historii, nie wychodzenie naprzód, tak? I nie rozmyślanie o tym, co będzie, tylko skupianie się na danym momencie i takie wyciszenie się, kontemplowanie tego właśnie momentu, przyglądanie się swoim myślom, jeżeli one się pojawiają, swoim emocjom, kiedy one się pojawiają, w tym danym momencie, tutaj i teraz. I w takich momentach, którym często towarzyszy też cisza, nagle pojawia się tak zwany błysk, czyli jakiś pomysł, jakaś cudowna myśl, również ta myśl dotycząca prawdy o nas samych. Dlatego warto zgłębiać tą praktykę uważności. Kolejnym takim zadaniem, które mamy do wykonania na drodze do autentycznego życia, jest samoakceptacja. I nie chodzi tylko o to, aby zaakceptować tą dobrą, piękną stronę siebie, swoje pozytywne cechy, swoje mocne strony, ale też to, co wyparliśmy czasem dawno, dawno temu, czego nie lubimy w sobie, czego staramy się nie pokazać światu. Nazwijmy to na ten moment naszym takim cieniem.
Czyli zaakceptowanie siebie w całości, z wszystkimi swoimi cechami, z tym, co jest w nas dobre i z tym, co uważaliśmy do tej pory za niekoniecznie tak dobre. Sama akceptacja jest kolejnym krokiem do życia autentycznego, do bycia spójnym i prawdziwym. Kolejnym takim krokiem jest przyjrzenie się własnym emocjom i zastanowienie się, z czego te emocje wynikają, dotarcie do źródła tych emocji, a w kolejnym kroku umiejętne przekazanie właśnie tych emocji innym, opowiedzenie o tych emocjach, komunikowanie tych emocji w taki sposób, by on nie był agresywny, ale by pokazywał, jak się czujemy w danym momencie. I to pozwala właśnie takie świadome relacje również nam budować. To są bardzo ważne kwestie i oczywiście wartości jeszcze do tego, tak? Czyli odkrycie tych swoich najważniejszych wartości życiowych oraz potrzeb. Natomiast to są naprawdę, że tak to nazwę, grube, epicko grube, szerokie, duże tematy. W związku z tym na pewno powstaną kolejne filmy dotyczące właśnie pracy z wartościami, pracy z potrzebami, pracy z naszymi emocjami, ale również właśnie sama akceptacja swojego cienia i poznanie siebie. To są tematy, którymi warto się zaopiekować i na pewno osobne filmy albo nawet całe jakieś takie scenariusze na ten temat powstaną. Natomiast na ten moment chciałabym Was zaprosić do skorzystania z procesu coachingowego, który zaprojektowałam. Ten proces nazywa się Core Coaching i jego celem jest między innymi właśnie to, by żyć w sposób autentyczny, by dotrzeć do swoich takich najważniejszych potrzeb życiowych, wartości, by zrozumieć siebie, by poznać siebie i dokonywać swoich wyborów życiowych właśnie w oparciu o tą wewnętrzną prawdę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym procesie czegoś więcej, to na dole zamieściłam link do strony, w którym właśnie proces coachingowy, Core Coaching został opisany. Dziękuję Wam bardzo. I tak jak powiedziałam, będę starała się dostarczać Wam kolejnych materiałów, które pozwolą Wam między innymi żyć w sposób prawdziwy i autentyczny, bo warto, by poczuć się dobrze samemu ze sobą. Dzięki.